W Mateusza 13 rozdział mamy 7 podobieństw na temat królestwa. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus został nam przedstawiony jako prawdziwy Mesjasz Izraela, ich król, który głosił, że bliskie jest królestwo niebieskie, bo tak czytamy w Ewangelii Mateusza 4 rozdział 17 werset. Ewangelia Mateusza. 4 rozdział, werset 17. Od tego czasu począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Jan Chrzciciel został posłany jako zwiastun, aby przygotować Panu Jezusowi drogę. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 3 werset. Ten bowiem jest, o którym powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, prostymi czyńcie ścieżki jego. Duch Boży naznaczył Pana Jezusa podczas jego chrztu, a głos Ojca z nieba powiedział: ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Tak jest zapisane Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. I oto głos z niebios mówiący: ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Pan Jezus dokonał wielu cudownych dzieł mocy, które naród izraelski widział i którym nie mógł zaprzeczyć, ale po tym wszystkim odrzucili Go i starali się Go zniszczyć, bo tak mówi Ewangelia Mateusza 12, 14. Mateusza 12, 14. A wszedłszy, faryzeusze naradzali się przeciwko niemu, jakby go stracić. Ich koronnym grzechem było twierdzenie, że wypędzał on diabły mocą szatana. I to jest opisane w Mateusza 12, 24. Mateusza 12, 24. Ale faryzeusze, usłyszawszy to, rzekli: ten wygania diabły chyba przez Belzebuba, książęcia diabłów. Pan Jezus opuszcza dom. To powoduje, że Pan Jezus wychodzi z domu. Oczywiście dom jest figurą uprzywilejowanego miejsca Izraela jako ziemskiego ludu Bożego i siada nad brzegiem morza. Widzimy to w Ewangelii Mateusza 13:1. Mateusza 13:1. A dnia onego wyszedłszy Jezus z domu, usiadł nad morzem. To właśnie tam Pan dał 7 podobieństw Królestwa Niebieskiego. Możemy powiedzieć, że wyrażenie Królestwo Niebieskie mówi o charakterze rzeczy w tej części świata, którą często nazywamy chrześcijaństwem, gdzie istnieje zewnętrzne wyznanie chrześcijaństwa, niektóre prawdziwe, a niektóre nieprawdziwe. W Ewangelii Mateusza 13 znajduje się 7 podobieństw, które dają nam proroczy zarys tego, co będzie się działo pod nieobecność Pana Jezusa, to znaczy prawowitego Króla, którego jako wierzący posiadamy jako takiego nawet teraz. Chryste Boży, nasze dusze wyznają Cię, Króla i Władcę, nawet teraz. Tak jest w wielu pieśniach. Jedna z nich, śpiewnik małego statka, numer 134. Pan Jezus jako siewca. Pierwsza przypowieść nie jest w pewnym sensie podobieństwem, ponieważ mówi o Chrystusie jako siewcy. Siewcy. Siewcy dobrego nasienia Słowa Bożego i Jego wpływie na tych, którzy Go słuchają. Chociaż Pan Jezus jest teraz nieobecny, sianie dobrego nasienia trwa nadal, a efekt jest taki sam. Sam Pan interpretuje nam znaczenie tej przypowieści, tego podobieństwa, więc znamy jej prawdziwe znaczenie. Pierwsze ziarno upadło i szatan je zabrał. Jakże często ma to miejsce po spotkaniu ewangelicznym. Szatan zajmuje umysły słuchaczy innymi sprawami i powaga poselstwa zostaje zapomniana.
Następny rzut ziarna pada na miejsce kamieniste. Osoby, które słuchają, mogą wydawać się zadowolone z poselstwa, ale nie ma w nich głębi. Nie pokutują za swoje grzechy, jak to się często mówi, religijni, ale zgubieni, jak o tym mówi Ewangelia Jana 2, rozdział 23 do 25 wersetu. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 23 i 25 werset. A gdy był w Jerozolimie na Wielkanoc święto, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił, ale Jezus nie powierzał im siebie, dlatego że znał wszystkich i że nie potrzebował, aby mu kto świadczył o człowieku, albowiem wiedział, co jest w człowieku. Bóg nie działa w sumieniu, a człowiek poddaje się, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie. Kolejne ziarno pada między ciernie i osoby te cenią rzeczy doczesne, bogactwo, łatwość, bardziej niż niezgłębione bogactwa Chrystusa i wybierają rzeczy doczesne zamiast wartościowych wartości wiecznych. Są jednak tacy, do których sumienia docierają, a słowo pada na dobry grunt i wyrasta w życiu, przynosząc owoc na chwałę Bożą. Są to prawdziwi wierzący, ale wszyscy wierzący nie przynoszą takiej samej ilości owocu, jednak zawsze jest jakiś owoc dla Boga, gdy dana osoba prawdziwie narodziła się z Boga i jest nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Kolejna przypowieść jest przypowieścią o konkolu. W Ewangelii Mateusza 13:24 znajduje się prawdziwe podobieństwo w przypowieści o konkolu. Przedstawiony jest w tej przypowieści wróg, diabeł, który wprowadza na pole chrześcijaństwa tych, którzy zajmują miejsce chrześcijan, ale ich sposób życia i złe nauki pokazują, że nie są prawdziwie zbawieni. Tak przecież czytamy m.in. w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 21 werset. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 21 werset. Nie ma dla ciebie cząstki ani udziału w tej rzeczy, albowiem serce twoje nie jest szczere przed obliczem Bożym. Tak właśnie było. Nie do nas należy ich wykorzenianie. Rosną oni razem na polu chrześcijańskiego wyznania. Gromadzą się w różnych grupach, wiązkach. Niektóre zaprzeczają osobie Chrystusa, jego chwalebnemu dziełu odkupienia i innym fundamentalnym prawdom, jak nieutracalność zbawienia. Będzie to trwało do czasu, gdy Pan przyjdzie po swoich, a wtedy pozostawieni w tyle podczas jego przyjścia zostaną przyprowadzeni na sąd. Kolejna przypowieść to jest przypowieść o ziarnku gorczycy. Kolejnym podobieństwem jest właśnie ta przypowieść o ziarnku gorczycy, które po zasadzeniu jest tylko maleńkim ziarnkiem, ale gdy wyrośnie, staje się drzewem, którego gałęzie zamieszkują ptaki. Ptaki. Jest to obraz tego, jak chrześcijaństwo, które miało bardzo mały początek, około 120 dusz w dniu Pięćdziesiątnicy, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 1:15. W Dziejach Apostolskich 1:15 czytamy: a w oneż dni powstawszy Piotr pośród uczniów rzekł, a był poczet osób wespół zgromadzonych około 120. I staje się wielkim wyznaniem religijnym, którym posłańcy szatana podobnie jak ptaki na drzewie. Szatan jest księciem
mocy powietrza, bo tak mówi nam przecież Efezjan, drugi rozdział, drugi werset. Efezjan 2:2. Których niegdyś chodziliście podług zwyczaju świata tego i podług woli książęcia mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. I znajdują oni tam, te ptaki, schronienie. Przypowieść o zaczynie. Następnie ma miejsce podobieństwo o zaczynie. Albo podobieństwo do zaczynu, który został umieszczony w trzech miarach mąki i pracował, aż całość została zakwaszona. Zakwas, jak dowiadujemy się z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział, 8 werset. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Jak widać, zakwas jest używany w Piśmie Świętym jako figura zła. To podobieństwo mówi nam o tym, że w chrześcijaństwie istniałby system, który słusznie zachowując błogosławioną prawdę o Trójcy Świętej, Ojcu, Synu i Duchu Świętym, jak uczy nas m.in. Mateusza 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To mimo tego, że uczyłby prawdę błogosławioną o Trójcy Świętej, prowadziłby do swego nauczania wiele złych doktryn, mieszających prawdę z błędem i psujących prawdę. Pan Jezus wyjaśnia uczniom, co znaczą te przypowieści. Po przemówieniu do tłumu w tych przypowieściach Pan idzie do domu i wyjaśnia uczniom ich prawdziwe znaczenie. Znowu, do domu. Ponieważ podczas gdy świat nie rozumie tych rzeczy, Pan chciałby, aby jego właśnie zrozumieli jego drogi i jego cele. Ponieważ jesteśmy jego przyjaciółmi, bo tak mówi nam przecież Mateusza 13:11. Mateusz 13:11. A on odpowiadając, rzekł im, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. Jana 15:15. Jana, 15 rozdział, 15 werset. Już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. Kiedy Pan wszedł do domu, wypowiedział jeszcze 3 porównania specjalne dla swoich uczniów, ponieważ pokazują nam one, jak mówi Pan, rzeczy, które były trzymane w tajemnicy od założenia świata. O tym też czytamy w Mateusza 13:35. Mateusza 13, rozdział 35 werset. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego, otworzę w podobieństwach usta swoje, wypowiem rzeczy skryte od założenia świata. Kolejna przypowieść to jest przypowieść o ukrytym skarbie. Teraz, gdy tłum został odesłany, Pan mówi o skarbie ukrytym na polu. Pan powiedział nam już, że polem jest świat, bo tak czytamy Mateusza 13:38. A rola to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, a kąkol to synowie złego. Na tym świecie
Pomimo całego grzechu i niegodziwości jest to, co jest cenne dla Pana. Izrael został odłożony na bok na ten czas i w cudzysłowie nie mój lud jest, że tak powiem, wypisany na nich, bo to mówi nam przecież Ozeasza 1:9. 1:9 i rzekł Pan, daj mu na imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Będą oni błogosławieni w przyszłym dniu, a wszystko to jest oczywiście wcześniej znane Panu, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 18 werset. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 18 werset. Znajome są Bogu od wieku wszystkie sprawy Jego. Kościół jest teraz gromadzony do niebiańskiej chwały. Pan Jezus kupił pole. Kupił pole. Było to Jego prawo jako stwórcy, ale szatan, uzurpator, zajął to miejsce jako książę tego świata, o czym czytamy m.in. w Ewangelii Jana 14:30. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 30 werset. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie książę świata tego i nie ma on nic we mnie. Oraz Łukasza 4:6. Łukasza, 4 rozdział, 6 werset. Łukasza 4:6. I rzekł mu diabeł, dam ci tę wszystką moc i sławę ich, bo mi jest dana, a komu chcę, daję ją. Pan Jezus wkrótce ogłosi swoje prawa do świata, bo tak czytamy w objawieniu Jana 4:11. Objawienie Jana, 4 rozdział, 11 werset. Objawienie Jana 4:11 zawiera taką informację ze Słowa Bożego. Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystkie rzeczy i z Twojej woli trwają i stworzone zostały. Także w objawieniu 11:15 jest bardzo podobna informacja. I zatrąbił anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie, mówiące, królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego i królować będzie na wieki wieków. Tak ogłasza nam Słowo Boże. I wszystko na niebie i na ziemi zostanie Panu Jezusowi podporządkowane. Tymczasem On sprzedał wszystko, co miał, aby zdobyć skarb. Teraz całe pole należy do Pana jako Stwórcy i Odkupiciela, bo tak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 26 werset. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 26 werset. Albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Wkrótce uzna je za swoje. Kolejna przypowieść o perle wielkiej ceny. Następnie pojawia się porównanie do perły o wielkiej cenie. Odnosi się to do Kościoła, ponieważ w liście do Efezjan 5:25 czytamy, że Chrystus także umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Efezjan 5:25. Efezjan 5 rozdział, 25 werset.
Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Zaprawdę, Pan Jezus nie tylko kupił pole, ale oddał samego siebie za ten Kościół, obiekt jego uczuć. Jakże błogosławione miejsce zajmujemy teraz w jego uczuciach, a w nadchodzącym dniu Kościół zostanie mu przedstawiony jako chwalebny, nie mający zmazy, ani skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, bo tak mówi przecież Efezjan 5 rozdział 27 werset, a żeby przedstawić go sobie chwały pełnym Kościołem, nie mającym skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, ale żeby był świętym i niepokalanym. Kolejna przypowieść to jest przypowieść o wielkiej sieci. Na koniec mamy wielką sieć zarzuconą w morze i zbierającą ryby wszelkiego rodzaju. Być może ukazuje nam to wielką działalność Ewangelii w dniach ostatecznych, ponieważ sieć Ewangelii zbiera wszelkiego rodzaju ryby. Istnieje wiele deklaracji bez rzeczywistości. Inteligentny rybak zajmuje się dobrymi rybami, tymi, którzy są naprawdę zbawieni. Nie zajmuje się złymi rybami i zostawia je samym sobie. Troszczy się o dobrych, prawdziwych chrześcijan, aby mogli być zgromadzeni w naczynia, w miejsce oddzielenia, zgromadzeni do imienia Pana Jezusa, jak mówi nam Mateusza 18:20. Mateusz 18:20. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. Uświęceni i przygotowani do użytku Pana i gotowi do wszelkiego dobrego dzieła, bo tak przecież nam mówi 2 Tymoteusza 2:21. 2 Tymoteusza 2:21. Jeśli by tedy kto siebie samego oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej i dobrej sprawy przygotowanym. Tak mówi nam Słowo Boże. Ostateczny sąd nad zgubionymi będzie miał miejsce później, jak dowiadujemy się Mateusza, 13 rozdział, wersety 49 i 50. Przeczytam to miejsce, Mateusza, 13 rozdział. Werset. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośrodka sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Rzekł im Jezus, zrozumieliścież to wszystko? Rzekli mu, tak, Panie. Wszystko to zostało podane dla naszego pouczenia, abyśmy mogli zrozumieć te drogi Boga i wiedzieć, co dzieje się w Królestwie Niebieskim, a także zrozumieć wszystkie jego drogi z ludźmi, rzeczy nowe i stare. I tutaj oczywiście trzeba by było zastanowić się nad tym, jakie to ma praktyczne znaczenie dla mnie. Jak cudowna jest łaska, która nas zbawiła, nazywając nas swoimi przyjaciółmi i mówiąc nam o tych rzeczach, bo tak przecież mówi Mateusza 13:52. A on im rzekł, przeto każdy uczony w piśmie, przysposobiony do Królestwa Niebieskiego, podobny jest gospodarzowi, który dobywa ze skarbu swego nowe i stare rzeczy. A także Efezjan 1 rozdział 9 werset. Efezjan 1 rozdział werset 9, tak do 11. Oznajmiwszy nam
tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które postanowił w samym sobie dla urządzenia wypełnienia czasów, aby w Chrystusie w jedno zgromadzić wszystko i to, co na niebiosach i to, co na ziemi w Nim, którym i do dziedzictwa przypuszczeni jesteśmy, przeznaczeni będąc według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej. Obyśmy cenili prawdę Bożą i chodzili w niej dla Jego chwały, aż wezwie nas, byśmy świecili w królestwie naszego Ojca w niebiańskiej chwale, jak mówi nam Mateusza 13, rozdział 43, werset. Mateusza 13, 43, Ewangelia według Mateusza, 13, rozdział 43, werset. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy dzień chwały zajaśnieje na tej scenie, rozpraszając całą ciemność, która wciąż się pogłębia, wtedy On przyjdzie w jasności, którego ujrzy każde oko, odziany w moc i chwałę, a my będziemy z Nim. Oby Pan Jezus pobłogosławił swoje słowo.